Druga rezerwy poznańskiego Lecha podejmują Świt z Kolwina, więc mecz drużyn z miejsc 7 i 14 w ligowej tabeli. 11 Paweł Tomczyk, 14 Michał Raduc, 16 Eryk Kryk. Świt z Kolwin w bramce numer 24 Oskar Rychcigel, dalej 2 Patryk Bil, 4 Grzegorz Szczepanik, były piłkarz domen Miki Wronki, a więc doskonale zna szkoleniowiec szczeciniany ten obiekt, bo właśnie za czasów gry w tym klubie występował przy ulicy Leśnej. Kaczmarek piętą do Tomasika, wgranie w pole karne, jest szansa, strzał! Próba wejścia w szesnastkę, dobrze, Kaczmarek, ależ tutaj jeden, drugi! 12 minuta spotkania we Wronkach, Raduc, strzał i bramka, 1-0, Lech prowadzi ze Świtem z Kolwin. Uwaga, bo po tej stoi bramka Świtu, może to się zmieni za chwilę, bo rusza teraz Nagórski. Próbuje ścinać do środka, Nagórski zagraje na 20 metr, błąd delikatny, ale to mogło się nawet opłacić. Kaczmarek w granie, piłki w pole karne, strzał i co jest? 2-0 dla Lecha Poznań. Jest Zieliński z dystansu. Zagrywał w pole karne, Tomasik na bliższy słupek, Orłowski przedłużył te centre. Oddanie piłki w kierunku partnera niezbyt dokładne. Jest Tomczyk, strzał, ależ bramka! Teraz dla Lecha 41 minuta. Dzisiaj Dariusz Żuraw ma do dyspozycji, może o tym za chwilę, bo teraz Pawlicki na wolne pole. Szansa i co? I świetna teraz interwencja Rechcigela. 45 minuta dobiegła końca, teraz Kaczmarek, jest gol, 46 minuta, Lech 2 Poznań, już 4 gole. Bramki strzelane przez Michała Raduca z karnego, 2 razy przez Pawła Tomczyka, no i na deser już w czasie doliczonym przez Tomasza Kaczmarka, absolutna dominacja Lecha na boisku poznańskie. I Piotr Tomasik, a tymczasem jest piąte trafienie dla Lecha. Długo bronili się bydgoszczanie, bo przerwę było 0-0, tymczasem Zimmer po końcowej linii, Zimmer wzdłuż bramki Szymańskiego, strzał z dystansu. No, jedna z lepszych prób w dzisiejszym spotkaniu, to na pewno jeżeli chodzi o Świt, Adam Ładziak. No i dzisiaj niestety potwierdza się ta ich słaba dyspozycja na wyjazdach, ale teraz jest gol honorowy. Dośrodkowanie piłki z prawej. Nagórski świetnie się tutaj urwał Skrzypczakowi. Nagórski na wolne pole, zagrana piłka. Strzał z ostrego kąta i słupek. Będzie za momencik dośrodkowywał z rogu. Pomylił się bramkarz Lecha, strzał i bramka! Skoczył do główki, zagrał do Kaczmarka. Kaczmarek urywa się teraz lewą stroną. Kaczmarek biega w pole karne. Już jeden karny dzisiaj wywalczył. Teraz jednak twardo na nogach mimo takiego wejścia barkiem Adamczuka. Teraz szansa. Górą podanie do Szczepanika. Szczepanik wbija się w pole karne. Jeszcze tutaj, oj, takie niefortunna próba wybicia piłki, gdzie ucierpiał Wyganowski. Jest piłka na 20 metrze, teraz zagranie piętą, Maćkowiak i co? I nie ma gola. Sędzia, ale przynajmniej jest konsekwentny, bo jak nie pokazał kartki Szczecinianowi, to nie pokazał kartki Poznańskowi. Teraz strzał z dystansu, Patryk Bil poślizgnął się tam. Sama przygoda w europejskich pucharach dla tej drużyny do lat 19 i możliwość gry na głównej płycie stadionu w Poznaniu na pewno sporym przedsięwzięciem była. Patryk Bil na spalonym, podniesiona chorągiewka. Zieliński, ale udało się utrzymać, ale tylko na moment. Świtowi przy piłce jest biegnięcie na pole karne. Kaczmarka strzał, ale Rechcigel broni. No i koniec tego meczu. Ostatni gwizdek sędziego Bartłomieja Wiśniewskiego. Lech 2 Poznań pokonuje Świt z Kolwin w meczu trzeciej ligi grupy drugiej. 5-2 triumf rezerw kolejorza.